Witajcie kochani w poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj opowiem Wam o srebrnej odznace, ale o części skokowej. Przedstawię Wam parkury przykładowe na srebrną odznakę, więc zachęcam Was do oglądania. Aby podejść do srebrnej odznaki jeździeckiej, czyli do egzaminu, musimy najpierw mieć zdaną brązową odznakę oraz ukończony 9 rok życia. Zanim podejdziemy do części skokowej, musimy zaliczyć część ujeżdżeniową, czyli czworobok. Jeśli to zaliczymy, przechodzimy do części skokowej. Parkour na srebrną odznakę różni się o tyle od brązowej, że dochodzi tam szereg dwuczłonowy oraz przeszkody są w wysokości 70-80 cm. Przedstawiam Wam przykładowy parkour na srebrną odznakę. Pierwszą przeszkodę jedziemy z galopu. Zeskakujemy na lewą nogę po stacjonacie. Drugą przeszkodą w parkurze na srebrną odznakę jest okser, po którym jedziemy w prawo. Trzecia przeszkoda to stacjonata, po której też galopujemy w prawo i jedziemy do kolejnej stacjonaty, po której jedziemy w lewo do oksera. Przeszkoda numer 5 jest okser. Po okserze galopujemy do szeregu na fulę. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że pomogłam Wam się przygotować do egzaminu jeszcze lepiej i pomogłam Wam zrozumieć, jak to wszystko powinno wyglądać. Ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia.